Witam. Dzisiaj zaprezentuję Wam dekoder od UPC 4K Box. To będzie jego pierwsze uruchomienie, bo wczoraj miał go podłączyć technik, ale akurat była awaria w UPC, nie można było go aktywować. To od razu zobaczymy, czy się aktywuje dzisiaj. To jest bardzo mały dekoder w porównaniu do Horizona czy do innych dekoderów, które działają w technologii IPTV. Tak jak napisali, mini rozmiar, sterowanie głosem, nagrywanie w chmurze oraz zintegrowane z aplikacją mobilną UPC. W środku pudełka znajduje się instrukcja. Jest wszystko opisane, jak podłączyć. Opisany pilot. Jak widzimy, dekoder jest bardzo mały. Tu ma guzik on-off z przodu. Plakietka z UPC. To jest dekoder firmy Aris. Z tyłu znajduje się tylko wejście HDMI oraz USB zasilające. W pudełku jeszcze mamy pilota. I adapter zasilający. To jest, można podłączyć kabel Ethernet, żeby dekoder działał po kablu. USB, żeby podłączyć dekoder. Tu jest 5V na 1A, czyli mały pobór mocy będzie. Czy można też zamiast tego adaptera używać też, powiedzmy, ładowarek do telefonów. Ale wtedy nie będziemy mogli podłączyć dekodera po kablu Ethernet. Pilot nie chce wyjść. Na pilocie mamy część numeryczną, wybieranie głosowe. Widać, że można go sparować z telewizorem, bo jest włącznik telewizora. W pudełku znajduje się jeszcze kabel Ethernet, kabel zasilający, HDMI oraz rzepy, bo tu z tyłu dekoder ma takie rzepki, można go przykleić do telewizora albo gdzieś z tyłu do szafki, ponieważ ten dekoder ma pilota na Bluetooth, a nie na podczerwień. Czyli tak jest, zostaje jeszcze kabel HDMI, USB, Ethernet oraz taki rzep, żeby przykleić. Tu jest z klejem, czyli można przykleić do telewizora dekoder. Dobra, to go schowamy. I dekoder podłączymy po Wi-Fi. Zobaczmy, jak to działa na Wi-Fi. Najpierw. Te dekodery działają na internecie tylko UPC podobno. Czyli jak na przykład mamy dekoder w jednym mieszkaniu, a w drugim też mamy UPC, a na chwilkę się musimy tam przeprowadzić czy coś, to możemy spokojnie zabrać dekoder pod pachę i iść do drugiego mieszkania. Montaż widzimy bardzo prosty. Tu się na dekoderze zaświeciła jakaś dioda. Teraz zobaczymy, czy będzie jakiś obraz. No, widzimy, że trzeba wyciągnąć jeszcze ten. Pilot jest na 2 baterijki. 3A, żeby pilota sparować z telewizorem, trzeba nacisnąć guzik TV i 0 według tego. Czyli to będzie ten guzik ten oraz 0
jakby pilot nie był sparowany z telewizorem, z dekoderem. No, dobrze, wybieramy dekoder po Wi-Fi, go połączymy. Możemy po WPS. Zaraz zobaczymy, czy tam znajdzie sieci. Jest nasza sieć. Hasło było zmienione, żeby było łatwe, szybkie, przyjemne. Teraz coraz więcej operatorów idzie w te dekodery IPTV, jak Netia, Vectra, Play. Trwa pobieranie aktualizacji. Pojawiło się w końcu logo UPC, to może zaraz zobaczymy telewizję. Rozrywka dopasowana do ciebie. Dobrze, aktywujemy personalizację. Instalacja zakończona. OK. O. Przyjemnie działa głośniej, ciszej od razu. Czyli widzimy, że pilot się automatycznie synchronizował z telewizorem. Nie trzeba żadnego parowania kodów, nie kodów. Jednym pilotem uruchamiamy telewizor i dekoder. Gdyby użył lepszej podpałki, to teraz biorę uwagę. Znaczy nie wiadomo, o co chodzi w tych naszych żartach, ale mam nadzieję, że Państwo lubicie. Menu widzę, że podobne jest jak w dekoderach Horizon. Spotkać, bo nam nikt nagle nie odpowiada. Albo i to jest może być taka pułapka właśnie budowania takiego idealnego. Wręcz takie same jest jak ten. Nagrania, na żądanie, replay TV, aplikacje, programy. Tak samo jak w dekoderach Horizon widzimy, jest identyczny układ kanałowy. Przy tych guzikach z taką strzałką, z tego, co są tak zwane kanały replay TV, czy można odpalić sobie to, kiedy chcemy. Na niektórych kanałach nie działa niestety przewijanie. Można nagrać ten odcinek, oglądaj. Zobaczymy, czy na jedynce działa przewijanie, na dwójce. Tak widzimy, ten kanał nie pozwala na przewijanie. Tak samo pamiętam, że kanały z grupy ITI, czy Discovery, jeśli chodzi o TVN, też nie działało przewijanie. Tu jest podobna funkcja, że powiemy jaki kanał i nam się zmieni. Zmień na Polsat. Zmień na Polsat. Zmień na Polsat. Nie rozumiem. A, trzeba trzymać i mówić. Zmień na Polsat. Czyli ten trzeba guzik przytrzymać i mówić, a nie tylko kliknąć. Zmień na Discovery. Pokaż komedię. Znalazł. Zobaczymy aplikacje, jakie ma ten dekoder. Czyli ma tak Amazon Prime, YouTube, YouTube Kids, Vimeo, nie wiem, co to jest, siłownia jakaś.
gry. Ale widzimy, że nie ma jeszcze Netflixa. Byłoby fajnie, gdyby Netflix, HBO Go. I teraz ciekawa rzecz, bo sprzedają usługi UPC z usługą Viaplay, ale aplikacji Viaplay nie widzę. To jak to, jak ktoś ma stary telewizor, to jak ma sobie kupić abonament z aplikacją Viaplay, a nie może z tego tworzyć nawet na telewizorze, jeśli nie ma. Coś tu UPC widzę jeszcze nie do końca. Dobrze, dzisiaj miałaby tylko prezentacja tego dekodera. Zobaczcie, jak tam z nagrywaniem jest, bo niektórzy klienci narzekają na forach, że nie mogą wszystkich kanałów nagrywać. Niech nam nagra Polsat, zobaczmy, to nagrywa. Tu jest też nagrywanie w chmurze, tam jest 60 godzin do nagrywania. Zobaczymy, czy TTV można nagrać. Pewnie można, jak jest. Prime Video to jest reklama, czy to jest wchodzenie do aplikacji? Dobra, dzisiaj tylko miało być pokazanie tego dekodera, jak wygląda. I naprawdę jest bardzo mały. Ma 5 na 5 dosłownie centymetrów. Wysokość, nie wiem, jakieś 1,5 centymetra. Dobra, ponagrywa się, później zobaczę, jak to będzie z odtwarzaniem. No to dajcie łapkę w górę. To byłoby na tyle. Trzymajcie się.